Trener Marcin Kruczkowski nigdy w tabelę ligową nie patrzy, ale tak naprawdę to warto na nią spojrzeć, bo Korona została liderem rozgrywek i z pewnością, gdybym ci powiedział, że po 8 ligowych meczach będziemy liderem, no to przyjąłbyś to z dużym entuzjazmem przed sezonem. To znaczy przede wszystkim ja widzę pracę, jaką zawodnicy wykonują na treningach i ta pozycja w tabeli teraz nie jest tak naprawdę ważna. Ja się bardzo cieszę z zaangażowania, ze frekwencji na treningach, a tabela to jest tylko wypadkowa tego, co się robi w tygodniu. Przez ostatni okres, przez ostatni rok praktycznie drużyna bardzo ciężko pracuje na to, żeby właśnie mieć siły, żeby biegać, żeby grać. Przyzwoicie realizuje założenia taktyczne, tak więc myślę, że dobrze bronimy jako drużyna, jako całość. I mówię, no tabela na tą chwilę to nie jest ważna. Bardziej cieszy mnie to, co w tygodniu się dzieje na treningach i na meczach później. No z pewnością w ostatnich spotkaniach nie mogłeś zadowolony być do końca z tego, jak prezentuje się defensywa, ale dzisiaj wrócił Wojtek Skrupka. Jakoś to było dosyć poukładane. Dobre spotkanie też Pawła Dzwońskiego, który obok ciebie siedzi. Można powiedzieć, że no kolejny mecz na zero u siebie to naprawdę jest wyczyn. Przede wszystkim to w Przasnyszu graliśmy jako drużyna dobrze w defensywie, tylko popełnialiśmy indywidualne błędy i to był nasz największy problem i dzisiaj chłopcy po prostu tych błędów robili dużo mniej niż w Przasnyszem, bo w Przasnyszu były to karygodne po prostu zachowania, straty piłki, przewracania się, wślizgi niepotrzebne, tak więc wyciągnęliśmy wnioski dzisiaj na mecz i no i rzeczywiście dzisiaj bardzo dobrze to wyglądało w obronie. Od pierwszej minuty dzisiaj wystawiłeś Pawła Kowalkowskiego na w linii pomocy na boku. Dużo tych rotacji także w trakcie meczu było i widać, że no, można trochę tym rywala zaskoczyć. No, to znaczy rotacje są z tego względu, że w ofensywie mamy zawodników, którzy mogą grać na wszystkich pozycjach praktycznie ofensywnych, tak więc w jednym meczu ktoś może grać na boku pomocy, w drugim w przodzie, w czasie meczu możemy zmieniać, to są bardzo kreatywni ludzie, dużo korzyść dają drużynie, tak więc spokojnie możemy w ten sposób działać. Przed nami kolejne bardzo ciekawe spotkania. Już w środę zagramy z MKS Przasnysz. Rywale bardzo chcą się zrewanżować za porażkę w meczu ligowym. Następnie spotkanie z rezerwami Pogoni Sielce. I tak naprawdę wiem, co zaraz odpowiesz, że najważniejszy dla ciebie będzie sobotni kolejny mecz ligowy, tak? Oczywiście. Nie, no oczywiście, że mecze ligowe są ważniejsze. No wiadomo, nie mamy szans za bardzo do europejskich pucharów się dostać, tak więc przede wszystkim koncentrujemy się na sobocie. Bardzo fajny dla nas mecz, bardzo fajny mecz dla naszych zawodników, żeby sprawdzić się na tle pierwszoligowych piłkarzy, którzy gdzieś tam są w szerokiej kadrze tego klubu, tak więc myślę, że to jest dla nas najważniejsze. A puchar jest po drodze, na pewno ci, co grają najwięcej, tak jak zwykle w pucharze dostaną odpoczynek, a ci, co grają mniej, to do boju. Głównym celem zespołu teraz utrzymanie pozycji lidera do końca rundy jesiennej? Nie, myślę, że naszym głównym założeniem jest dobrze grać przede wszystkim i ja jak się dobrze gra, to punkty wiadomo same przychodzą. Wracając jeszcze do tego dzisiejszego meczu, czy drużyna Błękitnych czymś nas zaskoczyła w tej pierwszej połowie, bo jednak to oni mieli sytuację taką, po której bramka mogła paść, tam Piotr Strzeżyk wybijał z bramki, dużo szczęścia i jak mocno trzeba było wstrząsnąć z drużyną w przerwie, żeby tak odmienić los tego spotkania. To znaczy, my byliśmy przygotowani na bardzo trudne spotkanie i mentalnie byliśmy przygotowani i fizycznie przygotowani na to, że to naprawdę będzie 90 minut naprawdę walki, dużo zdrowia nas ten mecz kosztował. Tak jak już wcześniej nawet mówiłem, to, że Błękitni są na ostatnim miejscu, to nie znaczy, że tam grają zawodnicy, którzy nie potrafią grać w piłkę. Tu nie ma przepaści między drużynami. Tu każdy może z każdym wygrać i szczerze powiedziawszy, ja się obawiałem tego meczu od strony tej mentalnej naszej, ale chłopcy naprawdę podeszli bardzo poważnie do tego spotkania.